Słuchajcie, za chwilę Wam udostępnię prezentację. Dobrze, udostępniam Wam prezentację w tym momencie. Celowo będę chciała to zrobić z mojego pulpitu, dlatego że będę miała dla Was kilka ciekawych informacji w międzyczasie i bardzo króciutki filmik, który chcę puścić. I teraz będę czekała na odzew Wasz, żebyście mi powiedzieli, czy już prezentację widzicie. Tak, widzimy. Brawo. Czym bardzo jest marketing? Słuchajcie, czym jest marketing? I od tego zaczynamy i oczywiście za chwilkę się zdarzyło mi nieszczęście, bo mi się... zblokowała prezentacja. No mam nadzieję, że teraz wszystko będzie w porządku. Z czym jest kojarzony najczęściej marketing? No tak jak mówiliście, ze sprzedażą, ale głównie bardzo często z reklamą, z różnymi formami promocji, a to jest tylko taki czubek góry lodowej, bo bardzo dużo mamy tego, czego nie widać i to nas też dzisiaj będzie interesować, czyli najbardziej widoczna jest reklama i promocja, ale nas będzie interesować też to, czego w marketingu i w działaniach marketingowych no nie od razu widać, czyli to, czego często nie dostrzegamy. Jakbyśmy sobie wzięli taką definicję marketingu, to byśmy mogli powiedzieć, że to jest osiąganie jakiejś korzystnej pozycji na rynku, czyli zdobywanie zysków, poprzez zaspokajanie potrzeb nabywców, czyli bo okazało się, że my jesteśmy tacy dobrzy marketingowcy. Ktoś by mógł powiedzieć, nie, marketing do końca taki dobry nie jest, jest jeszcze jego ciemna strona, ale właściwie o to chodzi, bo jeśli my zidentyfikujemy potrzeby nabywców albo w odpowiedni sposób je ukształtujemy, do tego zaprojektujemy odpowiednie produkty i usługi i zmobilizujemy każdego pracownika, aby działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb, to my sobie zapewnimy taki zysk nie tylko na chwileczkę, ale jako firma my sobie zapewnimy zysk w długim okresie, dlatego że bardzo dobrze mieć lojalnych klientów, a w związku z tym, że klienci wszędzie nam obecnie mogą dawać rekomendacje i mogą nas opiniować w internecie, to wiecie, nie opłaca się być nieuczciwym wobec klienta, bo to kłamstwo w marketingu będzie miało krótkie nogi. Co my w związku z tym robimy? My się orientujemy na nabywcę, czyli odpowiadamy na potrzeby nabywcy i jakieś nierozwiązane problemy nabywców. Może się tak okazać, bo tak kiedyś Steve Jobs powiedział, no ten, który Apple stworzył, że jakbyśmy się zajmowali tylko potrzebami, które już widzimy, to byśmy nie wymyślili innowacyjnych produktów. I czasami warto sobie takie potrzeby przewidzieć. Czyli warto sobie pomyśleć, czego nabywca będzie potrzebował w przyszłości. A nawet będziemy tak niektóre potrzeby kreowali, czyli uświadomimy ludziom, że coś jest im potrzebne. No i zobaczcie, taką potrzebą, która była już kilka lat temu wykreowana, a teraz stało się to niezwykle potrzebne, to było skanowanie stóp. Czy ktoś z Was skorzystał? No nie mam Was na obrazku w tym momencie, ale jak ktoś mi powie, czy ktoś skanował sobie z Was kiedyś stopy? Ja. Co? Że... Tak. Tak? Ja. Ja nie. Nie za bardzo. Po co się robi? No i w tym momencie... Ja nie skanowałem. Właśnie, a można było w jednym ze sklepów, albo może już w większej liczbie sklepów, sobie zeskanować stopę i w tym momencie, bo troszeczkę macie tam markę, tak zwane lokowanie produktu, bo markę widać, może się okazać, że łatwo nam by było takie buty zamówić obecnie, gdybyśmy mieli zeskanowane stopy przez internet. Czyli fajnie wykreować coś, co jest nabywcy potrzebne i takim wykreowanym produktem, który wspomaga sprzedaż butów, nie tylko w sklepach internetowych, jest skaner obuwia. Co dla nas będzie bardzo ważne? Dla nas będzie ważne określenie, kto jest naszym nabywcą. Jak ja tutaj weszłam na początku i rozmawiałam z organizatorką tego spotkania, to ja pierwsze pytanie, które jedno z pierwszych pytań, które zadałam, to się zadałam pytanie, czy na przykład wy jesteście z Wrocławia, a może z innych miast, was zapytałam, z jakich klas
jesteście, bo mniej więcej chciałam określić ten rynek docelowy dla mojego wykładu, czyli grupę nabywców, którą ja jako firma, bo ja też właściwie firmą czy marką jestem, chcę pozyskać, albo być może już pozyskałam, adresując swoją ofertę właśnie do Was. Czyli rynek docelowy, czy tak zwany target, bo po angielsku sobie to określamy jako target, to jest grupa nabywców, którą firma chce pozyskać albo którą pozyskała. No i teraz coraz częściej się robi tak zwane persony. Co to są persony? Persona to jest opis tego użytkownika i klienta, czyli zastanawiamy się, co my o swoich klientach wiemy, kim oni są, czyli bo my chcemy wejść w tak zwane buty klienta, czyli go lepiej poznać. Co powinien zawierać taki opis persony? I uwaga, przechodzę na chwileczkę do Was. Czy ktoś może mi się zgłosić? Musimy wiedzieć, proszę Pani, no, musimy wiedzieć, komu co zaproponować. Dobrze, czyli jakie potrzeby ma, tak? Tak. Dobrze. I wysyłać tego typu maile. Wysyłać maile, które lub wiadomości, które będą dla tego nabywcy informacją cenną, na przykład, że mają buty takie i takie z jakimś brokatem na tym, bo nabywca chce takie buty. A jakbyśmy charakterystykę tego nabywcy swojego chcieli stworzyć, czyli tak zwaną personę, to byśmy chcieli co wiedzieć o nim? Co? Jaki jest jego wiek, byśmy chcieli wiedzieć? Co? Co jeszcze? Imię, nazwę. Czego najbardziej próbuję? Słuchajcie, zobaczę, bo... Rączki nie mam, ale jakoś tych rączek nie widzę. Jest Kamil, może, dobrze? Wiek, imię, nazwisko. No imię, nazwisko to w tym momencie, jak sprzedajemy przez sklep internetowy, tak? Bo my musimy wiedzieć, do kogo wysłać, ale czasami nie sprzedajemy konkretnym nabywcom. W związku z tym, co jeszcze oprócz wieku? Co nas interesuje, czyli na przykład co chcemy po prostu osiągnąć. Co chcemy kupić, co jest naszym celem. Fantastycznie. No i zobaczcie, my idziemy tutaj do opisu tej persony, czyli ona nam, musimy odpowiedzieć na kilka pytań, czyli co klient chce osiągnąć za pomocą produktu, dlaczego dana osoba się interesuje produktem, czyli co ją motywuje do tego, że na przykład szukając w internecie określonego produktu, do tego internetu weszła. Czyli nie tylko w internecie, ale obecnie coraz częściej kupujemy w internecie, bo jakże też mamy kupować obecnie. Co ją denerwuje? Co ją niepokoi? Co może zniechęcić do zakupu produktu? No wyobraźcie sobie, że sprzedajecie produkty przez Allegro czy OLX obecnie. I teraz się zastanawiam, opisując produkt, czego może się obawiać ta osoba, która będzie kupować. Czyli co może ją zniechęcić do zakupu produktu, który ja oferuje. Co mogłoby zwiększyć zainteresowanie produktem? Czyli co ja mogłabym wyróżnić, opisać, żeby się zwiększyło zainteresowanie moim produktem? Jak wpłynąć na tą osobę? Jak do niej dotrzeć? Jakimi drogami, żeby skorzystała z mojego produktu? No i oprócz tego, przy opisie śledzić ją przez Google'a? Zachęcić ją. No to wiecie o tym, że ten profil klienta się, Mr. Google, bardzo wiele o nas wie. I sobie o tym jeszcze będziemy się starali dyskutować na koniec, bo czasami temu Misterowi Google'owi się wydaje, że nas zna doskonale. Ja między innymi dlatego korzystam z Tor Browser. A właśnie, czasami próbujemy unikać tego, tak? Unikać tej personalizacji tak dokładnej i nie chcemy, żeby wszystko o nas Mr. Google wiedział, ale czasami mu się wydaje, że wie. Moja koleżanka ostatnio prowadziła zajęcia ze studentami i zastanawiała się nad tym, w jaki sposób klient kupuje swetry. No i student zaczął przedstawiać te informacje, swoje pomysły i w pewnym momencie ona patrzy na swój telefon komórkowy,
a rozmawiali o swetrach i raptem mówi, a AliExpress już jej przedstawia swetry, tak? Czyli okazuje się, że i tym różnym wyszukiwarkom, prawda? I internetowi czasami się wydaje, że jeśli my już coś powiemy, to my tego szukamy. A nie do końca tak jest. Ale czasami jest. Tak? Co? No czasami tak jest i czasami, zobaczcie, będziemy sobie o tym też mówić, no celowo dla nas adresowana jest reklama kontekstowa, czyli otwieramy i poszukiwalibyśmy jakiegoś produktu i mamy reklamy właśnie podobnych produktów. Czyli rzeczywiście marketingowcy dopasowują, ci, którzy w internecie działają, dopasowują do nas ofertę przez tak zwane słowa kluczowe, o których też sobie... Bo pani mówiła, jak zachęcić do kupna. Można zadzwonić albo wybrać kogoś sławnego, żeby mu to jakby podarować i żeby on się pod tym podpisał, że to jest fajne, żeby potwierdzić. Ja to mam ostatni slajd do dyskusji. Trzeba zrobić reklamę, która pokazuje tylko zalety produktu i nie pokazuje wad produktu. No właśnie, ja za chwilkę sobie coś wam pokażę, czy coś na odwrót, bo właściwie wyprzedzacie wszystko, co ja mam na slajdach. Czy wyście te slajdy wcześniej widzieli? Chyba ja nie. Ja nawet nie wiem, że są slajdy. A widzicie, bo ja poprosiłam panią organizator, żeby ukryła przed wami slajdy moje, żeby nie pokazywała na początku, a wy i tak jakby... W tym momencie ja zaczynam się tutaj denerwować, oczywiście żartuję, że wyście już moją prezentację wcześniej widzieli, ale wy po prostu jesteście tacy inteligentni i świetnie obserwujecie. Google nam to powiedział. Mr. Google wam to powiedział. Dobra, idziemy dalej, żeby zdążyć z wszystkimi rzeczami, które na dzisiaj zaplanowałam, czyli... Personę opisujemy też w taki sposób, że próbujemy określić, stwierdzić, czy na przykład mój produkt będzie kupował Janusz w wieku 35 lat i czym się on zajmuje. Czyli określam sobie tą personę przez imię, wiek, czym się zajmuje, jakieś życiowe motto. I za chwilę wam pokażę takie persony dla jednego ze sklepów internetowych. Panie, mam pytanie. Bo moja koleżanka nie może wejść na to spotkanie, bo tak? Normalnie musi przez maila wejść, ale jej taty nie ma w domu, a ona nie zna hasła jego do maila, więc ona nie może wejść przez maila. Jest taki link jakiś, może być długi, ale żeby ona weszła na to? No jest link, to pani organizator, jeśli bym prosiła o jakąś pomoc, bo... Dzień dobry. Włączam się, słyszę o problemie koleżanki. Ja mogę wysłać oczywiście link mailem, nie jestem w stanie podyktować, bo to jest zbyt skomplikowana sekwencja. Jeżeli koleżanka poda mi adres mailowy swój na przykład, to oczywiście zaraz wyślę. Dobrze, okej, to ja już tam chwilę się zapytam i zaraz już tam powiem, dziękuję bardzo. Dobrze, to my przechodzimy do tej persony i zobaczcie, mamy po angielsku, ale cóż tam to dla was za chwileczkę sobie przybliżymy dwie persony tutaj, które mamy. To są klienci sklepu internetowego opisani tak ogólnie, opisani w taki sposób, jakich klientów my w sklepie internetowym mamy. No i zobaczcie tutaj, mamy Saszę i mamy Roba. I jeśli chodzi o Saszę, to jest taki osoba, która kupuje w sposób inteligentny, to znaczy będzie chciała jak najwięcej wykorzystać swoje pieniądze i jak najbardziej rozsądnie to zrobić. Czyli nie będzie traciła pieniędzy w nierozsądny sposób. Co wiemy o niej? Że dosyć dużo czasu spędza oglądając oferty, w poszukiwaniu najlepszej ceny, ale nigdy właściwie bardzo często nie jest zadowolona, że jeszcze taniej, bardzo często jest niezadowolona i myśli, że mogłaby kupić jeszcze taniej. Czyli to, co ją cieszy, to jest oszczędzanie pieniędzy. No i teraz, tak? No na przykład, jak się kupuje na przykład myszkę, to jak były jeszcze sklepy otwarte, to jak już miało się wybraną w dobrej cenie, to można było podejść do sklepu i zobaczyć na ręce, czy dobrze pasuje. To ja już mam właśnie.
Można jej przysłać ofertę, która do niej pasuje wyglądowo. Tak. I właśnie z ceną jest trochę problem. Z ceną jest no właśnie, ale zobaczcie. Wy tu macie, ja spróbuję z czołeczką dać, jaki procent takich klientów jak Sasza, takich, których rozsądnych, którzy poszukują informacji jak najwięcej, którzy próbują zaoszczędzić, przez ten profil internetowy, tak, mamy około 26% takich klientów. A teraz, jeśli chodzi o takich, których my sobie określiliśmy jako ROP klientów, którzy że po prostu strata czasu to jest, bo przecież czas to pieniądz, dlatego on co? Próbuje kupować zaufane marki, te marki, którym ufa. Nie przegląda za dużo ofert, on od razu wie, co chce kupić i po prostu wchodzi, wchodzi i kupuje to w sklepie. Poszukuje konkretnej rzeczy. I taki klient... Przepraszam, bo jest 14%. Tak, jest 14%. I teraz zobaczcie, my wiemy o robie też, o Jezus, dlaczego mi się tu przełącza, my wiemy o robie mniej więcej, ile pieniędzy wydaje też. On wydaje więcej niż Sasza, jak zauważyliście, bo jak spojrzymy sobie na te słupki, tak, to Sasza, Sasza wydaje... Ale jak w tym czasie, tak, to oszczędza, nie patrząc na te ceny, umie więcej zarobić, to niepotrzebne mu jest większe patrzenie, bo jak zarobi więcej w tym czasie, tak, to mu wyjdzie na plus bardziej niż tej dziewczynie. Tak, i on tak myśli, ale my jako ci, którzy sprzedają, wiemy, że są bardzo różni klienci, prawda? I do nich możemy sobie dopasowywać ale oferty. Klient, tu chodzi o myślenie klienta. Klienta. Tak, o myślenie. Bo, czyli co? Dałam pani maila. Fantastycznie. Słuchajcie, czyli mamy coś takiego, że najważniejsze jest myślenie w kategoriach klienta, co ja mówiłam. Próbujemy wejść w buty klienta. Nie każdy klient myśli tak samo. Nie każdy myśli jak Rob, że on sobie zarobi w międzyczasie pieniądze i wyda. Niektórego po prostu bawi tak jak Sasza, bo Sasza się tym bawi, bo ona uwielbia, traktuje to jako grę niemalże, że może kupić taniej. Czyli są tacy klienci i tacy. Jak zauważyliście, tych klientów, bo mamy, jest więcej, tak, rodzajów. Dobra, idziemy do podróż, bo my jako marketingowcy, co dalej się staramy robić? My staramy się również określić taką pełną drogę, jaką przebywa klient. Klientów nie zobaczymy. Ale słuchajcie, będziecie mieli resztę klientów, bo te slajdy dostaniecie, dobrze? Obiecuję, bo dlatego nie patrzymy na resztę klientów, dlatego że mniej więcej wiem, jaki czas nam jest potrzebny na wykład i resztę klientów wam wyślemy w prezentacji, dobrze? Bo będziecie mieli całą tą prezentację. Jesteście zadowoleni? A dwoma się zajęliśmy klientami, dlatego że tyle mamy czasu, dobrze? Sasza chyba jest lepsza. A kto, będziemy mieli tak, jak my jesteśmy, jak ci klienci w sklepie tym internetowym są różni, to również tak samo różni my jesteśmy i tak samo jedni ocenią Saszę lepiej, a drudzy ocenią lepiej Roba. Idziemy do podróży klienta. Ja to, co mnie interesuje. Ja nie mam czasu na takie przeglądanie. Właśnie, tak. Ale Rob może kupić rzecz droższą, ale sensowniejszą, która jest lepiej zrobiona, to jest lepszy produkt. Właśnie, a nie tanio, ale byle jak taki Sasza. Tak. Ale to może być też tak, że kupi ten sam produkt, co Sasza, tylko z droższego sklepu. No też, ale załóżmy, jak jest tańszy sklep, Rob pójdzie do tańszego, to właśnie to mu się bardziej opłaca tak szybciej kupić, co będzie, to weźmie. Tak lepiej, według mnie. Słuchajcie, ja mam... To sami oszukują. No, znaczy tak jest, że niektórzy mogą podejrzewać, że i tak wszystko jest zrobione w Chinach, ale to sobie mówimy poza nawiasem. Ale to jest rzeczy produkowane w Chinach. Albo za pośrednictwem chińskich maszyn. Najtańsza produkcja. Najtańsza produkcja. Słuchajcie,
idziemy w tą podróż. Idziemy w podróż klienta. I co będzie co będzie to oznaczać? Że my staramy się zanalizować, jak klient postępuje od momentu zaistnienia potrzeby poprzez cały proces zakupu, aż do otrzymania produktu, ale także również po, czyli jak się zachowuje po zakupie. Ja sobie wzięłam taką podróż dla gościa hotelowego, tak zwany markowyhotel.pl. I co robi gość hotelowy? No pierwsze ma pomysł urlopu, czyli zastanawia się, gdzie na urlop, zbiera inspiracje dotyczące urlopu. W drugim kroku zaczyna poszukiwać hotelu. No zbiera opinie w social media albo w tak zwanych online tourist agency, czyli agencji turystycznych online'owych, tak? Czy stron... Jeszcze raz? To coś takiego jak Booking.com? Tak, to jest to OTA. To w skrócie wszystkie takie travel list, Booking.com, to są OTA, czyli online travel agencies, tak? I on sobie sprawdza, jakie opinie są o różnych miejscach, o hotelach, czyli w taki sposób postępuje. Niektórzy patrzą na polecenia, niektórzy też sprawdzają, jakie punkty za lojalność, prawda, dostają gdzie, bo w niektórych hotelach będą mieli punkty za lojalność. Później rezerwują. No, czyli albo to robią przez stronę internetową, albo przez kontakt z recepcją, albo przez social media. Też niektórzy rezerwacje robią przez social media. Przed wizytą SMS mamy do gościa hotelowego i przed wizytą w hotelu, jeśli korzysta ze spa, on ustala termin w spa. No i się przyjeżdża. Melduje, jeśli jest tylko ze śniadaniem, to je śniadanie, jest obsługa i wymeldowanie. Czyli to są tak zwane punkty kontaktu z klientem. To mogą być też inne posiłki, czyli gdzie się kontaktuje. Tak? A na przykład, bo są też takie typy ludzi, którzy na przykład najpierw sobie przeglądają, wpisują, no coś tam wpisują, szukają różnych hoteli i nie wiem, znajdą jakiś fajny hotel, to tak? Kierują się bardziej hotelem niż miejscem. Czyli na przykład znajdą hotel, załóżmy na Sardynii, no to fajny hotel, to tam jadą. Nie wszyscy ludzie są po prostu tacy, że najpierw sobie pomysł, gdzie pojadą, czyli załóżmy mają swój cel i jadą tam, gdzie chcą, albo gdzie po prostu chcieliby pojechać. Tak, i to genialnie zauważyłaś. To mamy wniosek z tego, że taką podróż klienta, czyli mapę klienta, sobie musimy zrobić dla Saszy, Roba, tak? Mańka, Staśka. Albo tak? Najpierw znajdą jeden fajny hotel, to rezerwują, żeby później nie było, że już nie będzie miejsc. Tak. A później dopiero szukają dalej, jak znajdą jeszcze lepszy hotel niż ten, co fajny znaleźli, to tamtą rezerwację przerywają, a bukują tak jakby na ten... No widzicie, to w związku z tym, że ta mapa klienta, czy podróż klienta, już widzicie, że nam musi powstać dla bardzo różnych typów klientów, tak? Czyli nie mamy jednej mapy i... Oczekiwałam takiego wniosku, że nie ma jednej mapy dla jednego klienta. My sobie musimy stworzyć takie ścieżki dla różnych klientów. Ale teraz opinie w internecie nie są rzetelne dla wszystkich, bo na przykład jak jakiś hotel chce mieć więcej osób, to może kupić w agencjach oceny i są ludzie, którzy wystawiają fałszywe oceny za pieniądze, więc najlepiej się spytać osoby, która była w tym hotelu. Ale są specjalne firmy, które oceniają te hotele. Widzicie, ile mamy teraz tutaj punktów w ścieżkach, bo jakbyśmy sobie dokładali do tej mapy podróży klienta to, co w angielskim się nazywa touch point, czyli punkty kontaktu, to tym punktem kontaktu, które teraz pięknie żeście zauważyli, będą również firmy oceniające, tak?
będą firmy, na których my możemy również znaleźć oceny różnych hoteli. Może się okazać, że ktoś będzie się kierował tym, co nam, na przykład wybierając miejsce podróży, co nam znani podróżnicy powiedzą również w swoich programach telewizyjnych. Dobrze. I jak sobie tego klienta już opiszemy, czyli my sobie zrobimy tak zwaną personę, jedną, drugą, trzecią, opiszemy, kto może być naszym klientem i dalej, jeśli my sobie już opiszemy, w jaki sposób ten klient postępuje, czyli tą ścieżkę sobie opiszemy dla każdego klienta, to my musimy opracować dla tego klienta tak zwany marketing mix. I to jest produkt, cena, dystrybucja i promocja. Co to będzie dla nas oznaczać? Ten produkt ma stworzyć dla nas wartość. Dystrybucja, czyli miejsce, akurat tutaj trochę niedokładnie przetłumaczone, ma stworzyć dla klientowi wygodę. Musimy określić cenę, no, która oczywiście dla klienta jest kosztem, bo przecież musi klient podnieść jakiś koszt. No i działania promocyjne my będziemy sobie traktować jako komunikację, czyli będziemy coraz częściej mówić nie o promocji, a o komunikacji marketingowej. Czyli co my musimy stworzyć na początek? My musimy stworzyć wartość dla klienta, czyli pomyśleć, za co będzie skłonny zapłacić. Na ten proces tak zwanego tworzenia łańcucha wartości, bo to nie jest jedna wartość, będzie w to wchodził nie tylko produkt i wytworzenie produktu, ale też sposób sprzedania, dostarczenia tego produktu, czyli będzie to, w jaki sposób my będziemy usługi posprzedażowe, serwisowe na przykład świadczyli, niezwykle ważne w przypadku produktów droższych, między innymi takimi jak samochody, no ważne jest, co się dzieje po sprzedaży przecież tam. Czyli my będziemy tworzyć łańcuch wartości. I teraz zobaczcie, nie sprzedajemy tylko ciuchy, nie sprzedajemy same ciuszki. My sprzedajemy również sposób, w jaki klient może te ubrania wybrać. W związku z tym, że mamy okres pandemii, coraz bardziej popularne stają się wirtualne przymierzalnie. Czy ktoś korzystał z takiej wirtualnej przymierzalni z Was? Nie. Nie, bardzo rzadko. Właściwie nigdy. Bardzo. Nie. No, bo my jeszcze jako osoby, bo wy już jesteście bardziej dorośli, prawda? Bardzo często my chcemy po prostu przymierzyć i zobaczyć, jak to na nas wygląda. Ale dla tych, którzy nie bardzo lubią się przebierać, po pierwsze, po drugie boją się przebierać, po drugie nie mają takiej okazji, żeby się przebrać, albo chcą bardzo dużo ubrań w jednym czasie sobie sprawdzić, a później tylko przymierzyć 2-3, to do tego nam służą wirtualne przymierzalnie. Ale są takie osóbki małe, które w sklepie nie bardzo lubią przymierzać, a mama się męczy bardzo, jak z tą osóbką pójdzie. Zaraz spróbujemy sobie puścić taki filmik. Jeśli mi się uda, to będzie pięknie. Mam nadzieję, że głos też będzie usłyszeć. Słychać. To może nie jest. I ona przymierza i przymierza i przymierza jeszcze ta dziewczynka. Zauważyliście, że mama w tym czasie co sobie siedziała z czym na przyzonku? Z tabletem i sprawdzała. Tak, i po prostu wybierała dla niej ciuciuszki. Nie denerwowała się przebieraniem w tą i z powrotem, zdejmowaniem, zakładaniem. Czyli zobaczcie, w jaki sposób taka wirtualna przymierzalnia może nam usprawnić pracę. Jednocześnie zauważyliście, że dziewczynka widziała, jak wygląda z tyłu w tej sukience, jak się obróciła. Tak? No jeszcze jednym produktem, ale bardzo wiele takich produktów można przymierzać, są okulary. I teraz w związku z tym, że są sklepy internetowe, które sprzedają okulary, no problemem dla mnie jest, jako klienta, że ja sobie tych okularów nie mogę przymierzyć. Ale przecież mamy wirtualne przymierzalnie okularów także. Zobaczcie.
this app creates a 3D model of your face. Tak, so you can virtually try on thousands of different glasses and sunglasses. Zobaczcie, skanuje nam twarz. Możemy obróc. You can adjust them. Możemy sobie pick a few ją favorites. Założyć, tak? And even ask friends to vote on what looks best on. Możemy spytać przyjaciół, żeby because it's not about finding glasses that look good. It's about finding glasses that look good on you. Jak wam się to podoba? Fajne. No, nawet fajne. Ciekawe. Fajne. Nie najgorsze. Nie najgorsze, ale w momencie, w którym rzeczywiście ten mamy problem z pójściem ja do optyka. Ale coś tam było, że ten filmik jest z 2013 roku. Czy też wtedy było zobacz, to było takie technologie? Już wtedy to było. Tylko wtedy to wprowadzała marka Ray-Ban, dosyć droga, a teraz już w różnych sklepach. Możemy, zobaczcie, tutaj mamy wirtualną przymierzalnię w jednym ze sklepów internetowych, dopasuj rozmiar, pasujemy swoje okulary, czyli takie aplikacje oczywiście już funkcjonują bardzo szeroko. Może to bardzo jest dziwne, ale ja się o tym dowiedziałam dopiero parę miesięcy temu, że coś takiego istnieje. No, no bo o wielu rzeczach się dowiadujemy, dlatego też będziemy sobie mówić, co to znaczy nowy produkt na rynku. Czym jest produkt dla nas? Czyli czy produkt to jest wszystko, co my możemy nabywcy zaoferować, jakiś zestaw korzyści dla nabywcy. Co może być produktem? No produktem mogą być produkty fizyczne, ale nie tylko. Dlatego, że my jako produkt będziemy traktować również usługę, dlatego że i będziemy sprzedawać miejsce w hotelu, i będziemy na przykład sprzedawać usługę fryzjerską. Co jeszcze może być produktem? Czy produktem może być osoba? Tak, może być no osoba, chyba nie. Ale to jest jakby czarny rynek. Teoretycznie tak, ale jest to nielegalne. Jest to nielegalne, że nie możemy sprzedać osoby. Ale zobaczcie, my będziemy produktem, czyli tym, co my będziemy w jakiś sposób przedstawiać w marketingu, jest również osoba. Dlatego, że jeśli mamy tutaj na zdjęciach kogo? Znacie? Michał Szpak i Dawid Kwiatkowski. Jeśli mamy, a weźmy sobie Dawida Kwiatkowskiego, no co on będzie, co on będzie sprzedawał? On będzie sprzedawał swoje koncerty, tak? Będąc marką, jaką jest Kwiatkowski, będzie również jak pójdziecie na koncert, by ktoś poszedł na koncert, sprzedawał bransoletki, tak? Płyty swoje, gadżety, czyli wokół tej osoby powstaje ogromny biznes. Nie tylko on je za darmo rozdaje Kwiatkowski. No, to jest tak zwany show biznes i w tym show biznesie osoba jest traktowana właściwie jako produkt, bo my musimy ten produkt wylansować. Będzie produktem również organizacja taka, jaką jest klub sportowy. Czyli my będziemy tworzyć w tym momencie marketing sportowy. No i będzie, może być miejsce produktem, tak, bo my, Paryż, Wrocław, również możemy objąć marketingowo i tutaj, jeśli zajmujemy się miastem lub jakimś regionem, będziemy mówić o marketingu terytorialnym. Czyli produkt to jest coś znacznie więcej niż takie pozorne, proste rozumienie. My produkt zrozumiemy znacznie szerzej. My będziemy ten produkt oczywiście rozpisywać na części, bo marka, cechy tego produktu, jakość, opakowanie, gwarancja, jakieś usługi powiązane z tym produktem, to jest wszystko nasza oferta. Czyli właściwie no, mogłabym powiedzieć, czy osoba jest produktem? No nie, ale cała oferta wokół tej osoby jest traktowana jako produkt. Co będzie oznaczać dla nas produkt nowy? Nowy produkt, bo tak jak mówiliście sobie z tymi wirtualnymi przymierzalniami, nowy produkt to może być całkowicie innowacyjny produkt, ale jeśli my na przykład kierujemy ten produkt na nowy rynek, do nowych osób, do nowego kraju, to też to jest dla nich produkt nowy. Czyli to nie musi być całkowita innowacja. My możemy wzbogacić produkt o jakieś cechy i funkcje albo nadać mu nowe opakowanie i w tym momencie też to jest produkt nowy. Jest taka maskotka, jak się nazywa Ferbi. Czy ktoś o niej słyszał?
Ferbiś. Ja miałam, tak. Się kompletnie rozwaliła, bo mi koleżanka kuzynka ją rzuciła na podłogę. Ja sobie sprawdzałam, kiedy powstało Ferbi i Ferbi powstało chyba w 2002 albo trzecim roku, a do tej pory ten produkt na rynku się sprzedaje, ale podlega modyfikacjom. Na początku Ferbi mówił tylko po ferbiańsku, a teraz Ferbi już jaki mówi... Aha, Ferbiś. Taka laleczka, taka maskotka, która coś tam, tak? Mówi, Ferbiś. Rusza się. A ten pluszowy Ferbiś. Taki. Aktywna tak. Maskotka elektroniczna. Interaktywna maskotka. A zobaczcie, który jest rok. 2020. W 2002 czy 2003 został Ferbi stworzony. Przez 17 lat Ferbi się sprzedaje. Czy on jest taki sam? Nie. Dodawane. A są jeszcze Ferbisie? Są. Są. Właśnie byłam zdziwiona, bo spojrzałam sobie, że coraz to nowe wersje, w różnych językach już Ferbi mówi, w związku z tym no, jestem zachwycona. Idziemy dalej. Możemy zmieniać ten wizerunek produktu, czyli na przykład ten sam produkt nieraz, my tacy cwani marketingowcy jesteśmy, sprzedamy pod nową marką, albo znajdziemy dla produktu nowe zastosowanie, czyli ten produkt był stosowany w jakimś celu, ale my się zastanawiamy, może wykorzystamy ten produkt. Ja chciałam coś powiedzieć, że właśnie wpadłem na pewien pomysł, ale wytłumaczę go dopiero jak ułożę, dobrze? Dobrze, dobrze. No i ja idziemy jeszcze. Jeszcze chciałabym taką jedną rzecz tylko dopowiedzieć do tego, że produkty mają cały czas zmienioną markę. Na przykład samochody niektóre są tak samo zbudowane, wyglądają tak samo, mają inne marki. I to jest bardzo często też. Tak, tak. Tak, i dlatego ta marka jest taka ważna. Oczywiście będzie tak, że niektórzy będziemy mieli marki jak Ferrari. To jest marka luksusowa. I samo to, że ktoś będzie jeździł w Ferrari, będzie jakimś tam symbolem statusu nawet. Wiadomo będzie, że na to... Tak? No, że na przykład można właśnie założyć taką inną... Znaczy to trochę gubi pomysł, ale może by się sprawdził, że na przykład założyć taką inną... Założyć firmę i... W sensie to taki pomysł dla właśnie twórców tych Ferbi, albo też innych w sumie produktów, ale no założyć tak. Firmę drugą i się pod nią właśnie tam potrzeć, czy coś tego typu. I po prostu prowadzić te dwie firmy i one jakby, ta druga firma, ta nowa wydaje prawie to samo, tylko z jakimiś tam ulepszeniami, mhm. Czy coś tego typu. I wtedy taką jakby wojnę marketingową ustawić, że tak powiem. I to raczej mało prawdopodobne, ale na przykład właśnie, nie wiem, ludzie by, żeby, nie wiem, wesprzeć jakąś jedną z tych firm, by kupili produkt jednej z tych firm. I wtedy jakby jest jeden właściciel tych dwóch firm. I niezależnie od której jakby firmy z tych dwóch kupi ktoś produkt, to i tak on ma zysk. Ale wtedy ja się zastanawiam, dwa razy więcej pracowników musiałoby być. No tak, ale ale też większy zysk by był. Ale słuchajcie, no bardzo wiele rzeczy można robić. Można na przykład sobie pomyśleć, że ten produkt, który dotychczas sprzedawaliśmy, damy na inny rynek, tak jak mówiłam. I tak było swego czasu z żelem do włosów. Żel do włosów na początku był produktem pomyślanym tylko dla kobiet. Ale ci producenci żelu do włosów stwierdzili, że no, mogliby sprzedawać go również mężczyznom i różne środki do pielęgnacji włosów. Ale co trzeba w tym momencie zrobić? Wykreować potrzebę. Czyli można znaleźć osobę bardzo znaną, która zacznie ten żel do włosów stosować albo jakiś produkt ciekawy do włosów i inne będą postępowały tak samo. Czyli możemy wykreować modę na produkt, wkładając produkt, który dotychczas był przez kogoś innego używany, w ręce osób, które go nie używały dotychczas. Czyli widzicie, że w
wprowadzenie nowego produktu na rynek to jest o tyle skomplikowana sprawa, że nie zawsze to musi być całkowita innowacja. Czasami możemy ten sam produkt albo inaczej opakować, albo nadać mu inną markę, albo włożyć w ręce innego klienta. To, co dla mnie jest ważne, bo tutaj w skrócie to będziecie mieli w prezentacji, jeśli będziecie chcieli jeszcze do niej zajrzeć. Jak wprowadzamy nowy produkt na rynek, to wiele punktów musimy obmyśleć. Między innymi, kto jest naszym konkurentem. Bardzo często tym konkurentem polecam taki wam program do oglądania Dragon's Den, on się nazywa. I on pokazuje, w jaki sposób ludzie szukają pieniędzy na inwestycje. Wspaniały program. I tam w tym programie Dragon's Den przychodzą bardzo często osoby i wydaje im się, że mają fantastyczny produkt. Okazuje się, że bo oni mówią, nie mamy konkurencji, ale przecież ludzie korzystają z innych produktów. To tak samo jak jest z kawą w kawiarni. Możemy wypić kawę w kawiarni, możemy wypić kawę z automatu, czyli mamy tak zwane substytuty. Co jeszcze dla nas będzie ważne? Jak się wyróżnić wśród konkurencji? Ja to sobie z tej listy, którą tutaj mamy, to właśnie sobie podkreśliłam dla was. Czyli my będziemy się starać wyróżnić na rynku. Musimy się zastanowić, co będziemy podkreślać. Zobaczcie, gmarek, które są na rynku, no to jest niesamowicie dużo. Jak się w tym tłumie wyróżnić? Nad tym musimy mocno myśleć. Bardzo często my musimy stworzyć po prostu markę. Co to będzie unikatowy produkt. Albo unikatowy produkt, albo bardzo często może oryginalną nazwę, oryginalne logo. Albo właśnie takie... Właśnie, chwytliwą nazwę i chwytliwe logo. Albo na przykład tak, jakieś właśnie logo, które się wyróżnia. Tylko GB jest czyli... z kodem Z. Czyli musimy stworzyć markę. Dawać reklamy w bardzo oglądalnych telewizjach. Bardzo oglądalnych. No, nie zawsze to trzeba w telewizjach, bo tak? Inne bardzo oglądane w kanałach. Reklamy uwaga, można jeszcze do radia. Billboardy. No ale zobaczcie, musi to być dopasowane do produktu. Lubiane, ale będzie przyciągało ludzi i będą kojarzyli ją tak, na przykład i tym sposobem nie musi być ona lubiana, ale żeby była zapamiętana. Właśnie, ale słuchajcie, bo ja nawiążę jeszcze do tego, że ktoś powiedział, że reklamy w telewizji. A wyobraźcie sobie, że ktoś sprzedaje bramy garażowe. Czy on musi się reklamować w telewizji? No nie musi, może na plakacie, może na czymkolwiek. On się zastanawia, jak ludzie szukają informacji o bramach garażowych, jeśli chcą ją założyć, prawda? Lub ją kupić. Chyba wiem. No to wpisują w internet bramy garażowe. Albo sobie wieszają na albo wieszają na bramie garażowej. Albo ten, który założył już tą bramę, to dla niego niezwykle istotne jako usługodawcy jest to, żeby nakleił odpowiednią informację, albo żeby ta informacja była przytwierdzona do tej bramy garażowej. Bo jak ktoś będzie przechodził, to być może sobie to zapiszę. Będą też ludzie pytali innych o polecenie, prawda? U kogo tą bramę garażową robili. Czyli nie zawsze reklama jest najlepszą drogą. My się musimy zastanowić, jaki sposób klient może poszukiwać informacji. Mogę coś powiedzieć? Na przykład w przypadku, nie wiem, handlu nieruchomościami, na przykład na wejściu, na werandzie przed wejściem do jakiegoś domu, to właśnie taką tabliczkę, że ten dom został sprzedany przez tą agencję nieruchomości, czy coś tego typu. Słuchajcie, no bardzo wiele jest możliwości, żeby zyskać się... Albo ten budynek ochrania solicy. Albo jakby tak, że po prostu klient się polubi, to wtedy coraz częściej może po prostu polecać to innym ludziom i bardziej jakby no po prostu się w to angażować. Albo czekajcie, bo ładnie Emil się zgłaszał. Czy już się rączkę wywiesił do góry?
Czy pan Emil chce się jeszcze odezwać? Adam. Tak. No Adam. Jeszcze może no to... tak się, jak są tabliczki na przykład na budynku nowym, wybudowanym, że ten dom czy ten budynek ochrania właśnie ta firma do ochrony. Albo widzicie? Jeszcze kiedyś jak byłem na wakacjach z rodzicami, to zobaczyłem na takim domu, który został niedawno sprzedany, taką wielką, po prostu na balkonie tego domu, zobaczyłem taką wielką, po prostu takie wielkie ogłoszenie. Ten dom został sprzedany z firmy jakiejś tam numer telefonu, tam były dwa numery telefonu, e-mail i tak dalej. Dobrze, dziękuję, świetnie. Albo w przypadku linii lotniczych na przykład tak? Można zrobić reklamę w internecie, telewizji typu podróżuję z linią, nie wiem, osiedle Airways czy coś tego typu i pokazać na przykład szczęśliwą rodzinę, tak jak Emirates na przykład właśnie zrobiło reklamę, że tam dziecko mówiło, że podróżuje z linią Emirates, moi rodzice kochają usługę ICE, czyli tam rozrywka i w ogóle, no. Dobrze, tak. Żeby zachować dyscyplinę, słuchajcie, żebym mogła przejść do następnej rzeczy, to w tym momencie skrócę troszeczkę naszą dyskusję, jeszcze do naszej dyskusji wrócimy. Wracamy do tego, czym jest marka. Marka to będzie taką kombinacją różnych cech, nazwy, jakiegoś terminu, na przykład sloganu, symbolu, które wyróżnia nas pośród konkurencji. Po co nam w związku z tym marki? Zobaczcie, no tutaj mamy dwie marki. Jakie to są marki? Apple i Microsoft. Dobrze, po co te marki są w ogóle? Po co nam marki? Po to, żeby rozróżniać produkty. Żeby rozróżniać produkty z danej marki. Może rozróżniać też jakby prestiż jakiegoś produktu. Prestiż. Dobrze. Jakoś. Emil? Bo bardzo ładnie Emil się zgłasza, to teraz Emila chcę zapytać. Żeby pokazać, że na przykład jest produkt jakiś bardzo interesujący i fajny, komuś się spodoba, to pokazać jaka to marka. No, żeby wprowadzić także nowe produkty pod tą marką, którą myśmy już wylansowali na rynku. Żeby ją obserwowali. Właśnie. I też żeby tak, była znana. Żeby była też znana. Proszę pani, bo na przykład jest tak, że na przykład jest Xiaomi, który ma bardzo dobrą specyfikację do ceny, ale jak jest Apple, to ma gorszą specyfikację do ceny, ale ma bardzo dobrej jakości na przykład metal, obudowy i tak dalej. I wzór, i te tak zwane, te, co mówią design, prawda? Czyli ten wygląd. Szkiełka kartowane są na przykład lepsze tam. Szkło obudowy telefonu. Zobaczcie, jak inne marki telefonu. Mają dobre jakości wideo. U Apple w nowej premierze iPhone'a 12 niby przez ekologię nie dali bazy do ładowania, co w sklepie kosztuje 120 zł u Apple. Słuchajcie, jest tak, że wiele firm miało podobne już właściwości jak Apple i bardzo trudno im było wejść na rynek i się przedrzeć przez ten rynek, dlatego że Apple miał taką silną pozycję rynkową. On tą pozycję troszeczkę na rzecz innych firm teraz utraci. Ale jak byśmy sobie wzięli, spojrzeli na Volvo, bo mamy markę Volvo. To, co jest dla mnie ważne z punktu widzenia tej marki, to jest jakaś unikalna korzyść, którą tą marka Volvo klientom chce oferować. I czy wy zdajecie sobie sprawę, jakie słowo kluczowe, jaka wartość, jaka korzyść jest promowana przez Volvo? Czy ktoś z was? Bezpieczeństwo na przykład samochody. O. I to hasło, którym Volvo, tak, próbuje się na rynku wyróżnić, bo przecież mnóstwo. Żadne samochody, które się nie psują. Tak,
czyli bezpieczeństwo w podróży. To nam będzie gwarantowało Volvo. I my tutaj przechodzimy do czegoś, co jest bardzo dla mnie ważne w marketingu i to jest pozycjonowanie. Bo na rynku przecież mamy mnóstwo kaw, prawda? Mamy mnóstwo herbat. O to chodzi, żeby się na rynku wyróżnić, czyli żeby stworzyć taki wizerunek produktu, marki lub firmy, który będzie funkcjonował w świadomości odbiorców. I to się nazywa pozycjonowanie. Bo na przykład, załóżmy właśnie, jak pani mówiła tam o tym rodzaju, tak jakby powiedzmy, żeby się wyróżnić, to najbardziej wyróżnia się ten, nie ten, kto na przykład jest artysta, który ma mnóstwo piosenek i on teraz wymyśla jakąś super piosenkę. Tak. On nie może założyć tego, że wszyscy jego fani widzowie uznają go też za najlepszą piosenkę i też, która najbardziej się rozpowszechni. Ponieważ to jest tak jakby jak Volvo na przykład też wyda jakieś dwa nowe modele i on według jego myśli, że to są dwa najlepsze modele, jakie były, a inni myślą, że nie wiem, że może design jest gorszy albo, albo nie wiem, jakiś system wewnętrzny jest gorszy, to wcale nie zależy od nich, tylko od tego, jak się mieści. Ale ważna jest jedna główna cecha albo kilka głównych cech, którą ten produkt, artysta i tak dalej przedstawia. Pani, i teraz mogę coś zapytać jeszcze do Apple? Proszę bardzo. Bo Apple było innowacyjne kiedyś i wymyśliło i teraz dużo Apple mniej sprzedaje, nie podaje tych wyników po kilku dniach, bo zmniejszyła się im sprzedaż, bo mają od kilku lat wcięcie notch duże, nie idą teraz w innowacyjność. Mhm. No niestety, niestety, ale kiedyś było tak, że po prostu jak ktoś miał Apple, tak, to był tak zwany szpan. A teraz już inne marki można posiadać i niekoniecznie trzeba szpanić Apple, tak? Bo inne marki zaczynają być równie dobre. A spójrzmy sobie na taką prostą wodę mineralną. Czy ja on nie jest tani, ale dobry? Właśnie. Spójrzmy sobie teraz na wodę. Zobaczcie. Jak tutaj wypozycjonować, czyli stworzyć wizerunek wody? I tutaj mamy producenta takiej wody, która się nazywa Mama i Ja. Czyli mamy wodę, która się pozycjonuje przez to, że to jest woda dla kogoś. Dla mamuni i dla jej małego dziecka. Ale zobaczcie sobie tutaj. Bo na przykład taka oaza jest tania. A widzicie, jaką tutaj mamy wodę? Po ile ona jest? Widzicie cenę? 320 zł za butelkę. I mamy markę wody, która pozycjonuje się w taki sposób, że to jest woda z góry lodowej. W związku z tym, że to jest tak opakowana jeszcze woda, prawie jak alkohol pięknie opakowana, w związku z tym, że my ją... Myślałem, że to jest... Uważam, iż jest bezsensowne kupowanie czegoś takiego. Ale ludzie niektórzy kupują. Bo nie mają co zrobić z pieniędzmi. Przepraszam. Bo ja chcą pokazać, że są, cytuję w cudzysłowie, bo to jest dla lepszymi ludźmi, bardziej, tak. Nie wiem, że chcą po prostu, nie wiem, czuć się lepiej, czy coś tego typu. No właśnie, że na przykład są ludzie, którzy oszczędzają życie i są ludzie, którzy sypią pieniędzmi. Takim ja właśnie słyszałam kiedyś, to są właśnie takie osoby, które zamiast takiej zwykłej wody kupują sobie takie coś, taką zamiast takiego zwykłego... zwykłych 6 butelek, to kupują takie właśnie 6 takich z góry lodowej. I mamy taki profil klienta z Kalmarii wody i on sobie taką wodę kupi za 320 zł. Bo ja słyszę, tacy ludzie, takie... co kupują taką wodę, to chyba to są ludzie, którzy są przeciwieństwem Billa Gatesa na przykład. Bo Bill Gates, z tego co przynajmniej mi się wydaje, nie rzuca pieniędzmi na prawo i lewo. Bardzo duże są, wiele jest rodzajów bogaczy. Ja chcę podsumować. Jak pozycjonować możemy?
Jak na przykład typowi bogacze kupują sobie takie aplikacje, których załóżmy kosztuje 40 tysięcy euro, bo słyszałem o takiej i się nazywa aplikacja dla VIP-ów i gdy się ją kupi, to nagle to po tych wydanych 40 tysięcy euro ci tylko wyskakuje jakiś brylant i to jest symbol, że jesteś bogaty i ludzie kupują coś takiego. No oczywiście. Czyli co? Ale to aplikacje już usunęli. Słuchajcie, uwaga. Chcę wam pokazać kilka sposobów pozycjonowania. Bardzo ważne w pozycjonowaniu są takie zwane punkty odniesienia, czyli w jaki sposób pozycjonujemy, określamy. Możemy pozycjonować w relacji do konkurencji, możemy jakieś cechy produktu podkreślać, korzyści, możemy pozycjonować przez sposób korzystania, kategorię użytkownika, kategorię produktu, jakość i ceny i kraj pochodzenia. Ja wam tutaj kilka przykładów takich pokażę. Czasami niektórzy się pozycjonują jako pierwszy, najlepszy i numer jeden na rynku. I tutaj kilka produktów takich wam pokazałam. Mamy dezodorant numer jeden na rynku. Numer jeden na silny ból, Pyralgina. Żywiec Zdrój, woda, numer jeden w Polsce. Czyli są takie marki, które próbują nam pokazać, że one są numerem jeden na rynku. Czy uważacie, że można by się pozycjonować jako numer dwa? Czyli... No. Kto chciałby podkreślać? No nie bardzo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że co ja będę mówić, jestem numerem dwa na rynku. Dla śmiechów chichów. Dla śmiechów chichów. I tak nam się wydaje, a ja wam coś pokażę. Uwaga, pokażę wam zaraz firmę, dlatego też nie chciałam, żebyście tą prezentację widzieli wcześniej, która się pozycjonowała jako druga na rynku. Mamy firmę Avis. To jest firma, która wypożycza samochody. Liderem na rynku w Stanach Zjednoczonych, jak Avis zaczynało działać, był Hertz. I on się pozycjonował jako numer jeden, no bo też był najlepszą wypożyczalnią na świecie, wypożyczalnią w Stanach Zjednoczonych. A Avis mówi, no nie możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwsi. Dlatego on posłużył się Avis takim sloganem. Jesteśmy tylko numerem dwa w wypożyczaniu samochodów. Dlaczego miałbyś z nas korzystać? My staramy się bardziej. No i teraz, czy ktoś mógłby z was mi zinterpretować, dlaczego oni tak zrobili? Żeby się wyglądało, że są gorsi, bo gdyby ktoś popatrzył numer jeden, a numer dwa, to by poszedł do numeru jeden. Nie, ja myślałam, że chodzi o to, że że po prostu chcą pokazać, że są uczciwi. Mnie się wydaje, tak? Że to tutaj chodzi o to, że po prostu Avis chce takie jakby współczucie do nich, chce takie wziąć, żeby oni tam bardziej u nich kupowali. Taki smutek tych osób, wszystkich, którzy to czytają. Albo dlatego, że moim zdaniem nie chce tak zrobić. Zgłosił się Emil, dobrze? Tak, może tak, Emil. Bo moim zdaniem oni ich jakby zawsze, czasami tak zawsze robią, że mówią, że my nie mówimy, że jesteśmy numerem jeden, my nic nie mówimy, jesteśmy cicho, bo ludzie zaczynają myśleć, że oni są bardziej uczciwi, że oni są bogaci, oni nie i idą do nich, bo po prostu się rozczulają nad nimi. Słuchajcie. Ja wam powiem podstawowe zdanie, które się tu pojawiło. My staramy się bardziej. Czy ktoś mógłby powiedzieć mi teraz, dlaczego oni powiedzieli, że są numerem dwa? Bo powiedzieli, my staramy się bardziej. Czyli o co oni nie powiedzieli? Ja mogę powiedzieć więcej. Kto chce powiedzieć? Olga, tak? Tak, Olga. Olga, proszę. No to mi się wydaje, jakby, że oni też tak zrobili, że jakby chcieli, tak powiedzieli, że
są numerem 2, po to, żeby pokazać jakby, że niekoniecznie to, co jest numerem 2, jest gorsze, tylko że na przykład po prostu jest mniej ludzi o tym wie, a przez to, że oni jakby powiedzą teraz, że właśnie jakby szczycą się tym, że oni byli numerem 2, to więcej ludzi zwróci uwagę na tą firmę i przez to jakby będą mogli być tym numerem 1. Dobrze. A może Paulina? Staramy się bardziej, że oni mają lepszy ten produkt, że ich wypożyczalnie jest bardziej, że się bardziej starają, choć są numerem 2. Dlaczego? Bo tamten jest, tamta firma Hertz jest firmą wielką, ona już tak nie dba o swojego klienta. Oni nie powiedzą tego, bo nie powiedzieli tego wprost, ale nie wprost powiedzieli, że tamci o ciebie tak nie dbają. My staramy się bardziej, bo my jesteśmy numerem 2 i musimy o ciebie bardziej zadbać, tak? Tak, żeby mieć jakikolwiek klientów. Numerem 2, to by mogli dostać pozew na przykład. Tak. We try harder, my staramy się bardziej. Że to są takie prawa, nie wiem jak to jest w Ameryce, ale chyba jest tak w każdych krajach, że nawet ze zgodą właściciela za jakąś tam opłatą, to i tak nie wolno kogoś oczerniać jako reklamę. Dobrze. Dlatego musieli powiedzieć nie wprost, nie mogli powiedzieć, tamci się nie starają, tylko oni powiedzieli, my się o ciebie staramy bardziej, my o ciebie lepiej zadbamy. Zobaczcie, jak można pozycjonować. Swego czasu na przykład były takie zegarki Stamps i one się pozycjonowały poprzez to, jak wyglądają, czyli jakie cechy mają. Czy wyglądały po prostu jak znaczki. Naturella jest takim produktem, który się pozycjonuje również przez cechy produktu. Pokazuje nam, że to jest produkt naturalny i to mamy w samej nazwie. A co jeśli my mamy wady? Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, w której ktoś chciałby się pochwalić wadami swojego produktu? Nie wyobrażamy. Bardzo nie. Każdy chce pokazać swój produkt jak najlepszej strony. Niektórzy ludzie nawet kłamią, żeby produkt wyszedł jak najlepszy. A właśnie, a jeśli my mamy wadę i to jest dostrzegalna wada, Wojciech. Ja właśnie uważam, że jednak chyba czasami lepiej przyznać się do tej wady, bo wtedy bardziej ludzie wierzą w tą markę i wiedzą, że nie okłamuje ze wszystkim, tylko mówi prawdę i nie ukrywa tego, tak, że ma. Na przykład w lekach jest takie coś, że nie piszą 10% nieskuteczności, tylko 90% skuteczności, i to też lepiej odbiorca na to patrzy, a się przyznają, że mają. Czyli możemy wadę przedstawić w inny sposób, prawda? Albo też uczynić czasami możemy z wady zaletę. I ja wam pokażę taką sytuację takiego produktu, który uczynił z wady swojej zaletę. Uwaga. Jeszcze mam takie coś. Jak właśnie my robimy właśnie ten sklepik, to zawsze mówimy, że jak się bo ogólnie my sprzedajemy zazwyczaj takie podkładki pod kawę. Słabo, Maju, słyszę ciebie słabo. Dobrze. Z takich koralików to zawsze mówimy, że jak się za długo podtrzyma na wrzątku, to wtedy one się roztapiają i wtedy od razu wszyscy odchodzą. No, ale to. To trzeba w odpowiedni sposób to wszystko przedstawić. I to się robi w różny sposób. Ja wam mogę powiedzieć, jak to się robi, bo jeśli sprzedajemy produkt, to robimy tak zwaną kanapkę retoryczną, to się nazywa. Czyli przedstawiamy pozytywne cechy produktu, następnie zdradzamy te negatywne, które musimy zdradzić, a na końcu piszemy cechę pozytywną. Moja córka się troszeczkę ze mnie śmieje i podała to taki przykład, że jakbym chciała sprzedać lalkę, to bym pewnie napisała, że lalka jest śliczna, bez głowy, ale nogi ma ładne. No, może to jest żart. Ale rzeczywiście, jeśli musimy zdradzić wady produktu i przekazać, to przekażmy te wady produktu, ale najpierw przekażmy zalety, później przekażmy wadę produktu, a na końcu przedstawmy zaletę, bo tak działa psychologia klienta. On nie może zakończyć na
negatywnej cesze. I uwaga, ja teraz Wam będę się starała pokazać taki przykład produktu, który ze swojej wady uczynił zaletę. Mamy taki płyn do płukania ust, on się nazywa Listerine. Tak, on teraz jest już w dobrym smaku, a jak zaczynali na rynku być, to on był miał taki niezbyt dobry, taki medyczny, smakował jak lekarstwo, smak. I co oni zrobili? Oni dali takie hasło, smak, którego nie cierpisz dwa razy dziennie. Nienawidzę, ale kocham to. Czyli smak, którego nie cierpisz dwa razy dziennie. Dlaczego takie hasło stworzyli? Ponieważ wiedzą, że ich produkt smakuje okropnie, ale chcą udowodnić, że warto go używać. Że jest też skuteczny. Dlatego, ponieważ dwa razy dziennie się powinno myć zęby, dlatego dwa razy dziennie. I dlatego go się dwa razy nie lubi, ponieważ on był niedobry i trzeba go używać dwa razy, więc dwa razy jest ale niedobry. Ale inne produkty w tym czasie były smaczne i dobre, płyny do płukania ust, a tak dobrze się nie sprzedawały, bo klienci wierzyli. Dlatego, że jak coś jest niedobre, to jest co lepiej działa, jest zdrowsze. Tak, bo klienci wierzyli, że jak ma taki medyczny smak, to działa jak lekarstwo i jest bardziej skuteczny. Czyli zobaczcie, oni ze swojej wady uczynili zaletę. I po czym zaczęli wprowadzać bardzo takie dobre smaki, co się okazało, się sprzedają. Powiedzieć, że... I teraz się na pewno gorzej sprzedają. Teraz oni wydali właśnie ten płyn do płukania, ale o smaku truskawkowym bodajże. I jest tam w opisie produktu, że w sensie z tyłu, że dzięki temu twoje dziecko dba o zęby dwa razy dziennie, a obok jest przechowywać poza zasięgiem dzieci. Aha. No tak, pamiętam. No to taka... Ja kiedyś używałam Listerine. Tylko, że zobaczcie, to... Ja wiem, tylko dlatego, że oglądam Kubę Klawitera. Ale dwa razy dziennie utrzymało się w haśle, tak? Mamy. No to chciałam Wam tylko pokazać, w jaki sposób można wadę produktu również wykorzystać jako punkt do tworzenia wizerunku, czyli przekształcić w zaletę. No i możemy pozycjonować, tak jak, zobaczcie, są różne serki waniliowe na rynku, ale jeden z nich to jest mały cud na duży głód, tak? To jest Danio. I tak Danio się pozycjonuje. A Snickers jak się pozycjonuje? Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny, czy coś tego typu. Tak? Głodny, nie jesteś sobą. I zobaczcie, wyszliśmy na rynek słodyczy. I tam jest właśnie ta reklama z tym potworem zawsze, że jest jakiś gość potworem, potem łapie tego Snickersa i go je, jest już normalnym człowiekiem. No ten potwór taki na plecy to też. Ale do czego oni się odwołują? Do tego, że ten baton to nie jest jakiś taki wspaniały, tylko smakowy. Tylko to jest metoda na głód. Jak jesteś głodny, to łap Snickersa i go jedz. Dobra, ale są też inne słodycze na rynku i inne batony i czekoladki. I zobaczcie, Nopers troszeczkę inaczej się pozycjonuje. To jest taka przekąska na drugie śniadanie. A Merci, czekoladki. Merci, że jesteś tu, reklama. Czyli co? To są czekoladki, które... Czyli, że po prostu to są takie czekoladki, które są miłosne, można tak powiedzieć? Można... Tak. Bombonierki. Że to nie są bombonierki. Proszę pani. Czekoladki, tak? Które dajesz z okazji. Że ten Snickers jest, żeby się najeść, Snopers, żeby się, znaczy Merci, żeby się tak nad sobą, no nie rozczulać, tylko tak poczuć ten smak i sobie tak w buzi, a Snopers to tak na drugie śniadanie, żeby sobie pomylić. Tak. Ale jeszcze Merci. A w ogóle jeszcze jedna rzecz taka z Merci. Jeszcze taka jedna rzecz z Merci. Dlatego Merci jest tak ładnie zapakowane, ponieważ one jest bardzo drogie i żeby je kupić, to trzeba chyba, pamiętam jeszcze, to w Tesco ono kosztuje chyba z 35 zł. Nie, to jest 10. No ale słuchajcie, to nie o to chodzi. Średnio 15-20. Tak, jest taka jedna paczka.
Ale najważniejsze w Merci jest to, że jeśli ktoś nie wie, co dać na prezent, albo chce jakiejś osobie sprawić przyjemność, to to są, nie są zwyczajne czekoladki, tylko one są w taki sposób promowane, że one pasują, na prezent po prostu. Albo pasują, żeby dać babci, na dzień babci. Czyli to nie jest takie jak pudełeczko czekoladek, które sobie kupuję i zjadam na raz. Dobra. A Lego, jak się pozycjonuje? No, bardzo dużo reklam, dużo teraz powstaje też bajek na ten temat. Animacja. Teraz jest, teraz mają slogan Rebuild the World. Przebuduj świat. Mniejsze dzieci to bardzo lubią. I dorośli. Ja nie myślę o Lego osobiście. Uwaga, doprowadzam tutaj ciszę, wprowadzam chwilę. Jeśli myślicie o firmie, która produkuje klocki, to o jakiej firmie myślicie? Lego. O Lego. Lego. Najczęściej Lego. Lego. Nie znam drugą, która produkuje klocki. Znaczy znam dużo. Ale właśnie też są podróbki teraz Lego, teraz zaczynają wychodzić i jest na przykład taką podróbką Lego, to jest... Mobil. No właśnie, jakieś Playmobil. Chińskie coś. Playmobil to jest w ogóle coś innego. Ale Playmobil jest... Lego jest dla małych dzieci. Wyciszam dyskusję chwileczkę, bo jeszcze chcę dalej wam pokazać. Zobaczcie, są różne pasty do zębów, ale mamy pastę Sensodynę, która się pozycjonuje w taki sposób, że to jest pasta dla wrażliwych zębów. Pokonaj ból wrażliwych zębów, lepsze wybielanie wrażliwych zębów. Czyli jeśli chcą osoby kupić, które mają tak zwane wrażliwe zęby czy wrażliwe dziąsła, to najprawdopodobniej one sięgną po pastę Sensodynę. Czyli ale jest jak wiele... ktoś już próbował bardzo dużo rzeczy i mu się to nie udało, to wtedy po prostu ma to gdzieś, że no tak. Ma ból. Ale to właśnie teraz jest tyle reklam, właśnie takich uwaga. Rzeczy, że... jak. Chwileczkę proszę jeszcze o ciszę. Spójrzcie sobie na taki salon fryzjerski i on się nazywa, ten salon fryzjerski, warsztat. Nazwa trochę zmyla i ustrój moim zdaniem też trochę zmyla, bo mi się to od razu skojarzyło, jak popatrzyłam na ten napis, to od razu skojarzyło mi się, że coś tam robią, naprawiam różne rzeczy. Ale warsztat fryzur męskich, a nie po prostu warsztat. Tak, ale tam jest większymi literami warsztat. Ale też to W. Uwaga, dlaczego taka nazwa? Uwaga, ja się pytam i wezmę osobę, zaraz zawołam, która rączkę podniesie. I dlaczego nazwa jest warsztat fryzur męskich? W jaki sposób oni się pozycjonują? Dla kogo to jest salon fryzjerski? Maja. Dla mężczyzn. To jest salon fryzjerski typowo dla mężczyzn niezniewieściałych, tak? Którzy nie chcą być tacy tak zwani metroseksualni i nie chcą chodzić do w cudzysłowie babskich lokali fryzjerskich. Oni chcą iść do takiego męskiego salonu fryzjerskiego, stąd ta nazwa również, warsztat. Mamy Biedronka i ona się pozycjonuje takim hasłem codziennie niskie ceny. Że ale codziennie są niższe ceny, a to jest tak naprawdę nieprawda, bo codziennie rosną. No jeszcze do tego warsztatu ja mam, że właśnie niby ten warsztat, to jeszcze ta nazwa jest podpasowana trochę pod to działanie w sumie, bo warsztat to pierwsze, z kim mi się kojarzy, to po prostu są mężczyźni. Czyli mężczyźni, którzy budują, coś tam kręcają i tak dalej. A właśnie idziesz, to ta nazwa jest taka, powiedzmy, nawet dla tych mężczyzn zachęcająca, że to brzmi fajnie, że to jest coś oryginalnego, coś innego niż zwykły salon fryzjerski. Widać, że mogą stosować nawet inne metody, żeby strój przypomina bardziej coś męskiego niż jakieś różowe po prostu ściany w salonach damskich, więc no to jest też coś innego.
Ja uważam, że to genialny pomysł. Jest stworzenie takiego warsztatu fryzur męskich. To jest na pewno pomysł, który wyróżnia ten salon fryzjerski na rynku. Dobrze, a my możemy też pozycjonować się poprzez kraj pochodzenia. Zobaczcie, dlaczego Lind się pozycjonuje poprzez nazwę szwajcarski klasik. Bo szwajcarska czekolada ze Szwajcarii. To no bo po prostu dobre. Jak coś jest z innego kraju, to jest lepsze. Tak, to jest prawda. Ale szczególnie czekolada, jak jest ze Szwajcarii czy Belgii, to jest najlepsza. No a właśnie. Jak makaron... Albo makaron nie jest z jakiego? Czy boba francuska? Z Włoch. Ale nie zawsze trzeba być makaronem włoskim, żeby sugerować pochodzenie produktu włoskie, bo wtedy dajemy po prostu taką nazwę, która brzmi włosko. Tak samo najlepsze sery pleśniowe są z Francji, prawda? Z takiego kraju jak tak, Francja. Tak, ale większość tak naprawdę nie jest z Francji, ale po prostu mają nazwę Barilla. A mamy na przykład taki serek, który się nazywa Valbon. On nie pochodzi z Francji. Jego producentem jest firma Hochland, tak jak wielu innych serków. Ale próbują zmylić. Żeby zasugerować, że ten serek jest dobry, tak? Ponieważ żeby zasugerować, że ten serek jest dobry. Ale to nie znaczy, że jest niedobry. Ponieważ ale bo na sami idzie do sklepu, to się nie patrzy na to, o, jaka to jest marka, że to jest Knorr, bo to widać, ale nie zawsze się tym sugerujesz, tylko po prostu jest jakiś, o, francuski ser, jakie super biorę. Ale co zrobił ciekawego Knorr? Knorr zrobił coś bardzo ciekawego, bo dlatego, że ja nigdy nie myślałam, że akurat o pieprzu, nie wiązałam pieprzu z żadnym krajem pochodzenia, a oni zaczęli pokazywać, że właśnie pieprz z Wietnamu jest najlepszy. Że a mogę ja tak? Jakieś losowe po prostu kraje do losowych przypraw. Ja myślę, że nie losowe kraje, tylko że oni po prostu sprowadzają ten pieprz z Wietnamu. Ja bym chciała powiedzieć, że on był taki prestiżowy w stosunku do pieprzu. I oni wykreowali tą markę w tym momencie pieprzu z Wietnamu jako właśnie prestiżową. Uwaga, nie zrobimy tego warsztatu, ale ja wam pokażę, w jaki sposób, jeśli byście chcieli coś sprzedawać, dobrze? Bo mogę jeszcze powiedzieć coś do tego? Proszę, jeszcze, proszę. Chodziło mi o to, że na przykład właśnie tam ostatnie był Knorr, a wcześniej tam była na przykład Barilla, załóżmy. Barilla to nazwa i może to logo wcale nie jest jakoś takie super kuszące, ale patrzymy na przykład na słoik pesto albo na opakowania, to już widać, że to jest jednak jakościowe. Szczególnie, że na przykład oni piszą na słoikach na przykład, że Parmigiano, Reggiano, to widać, że to już jest jednak naprawdę jakościowe, a nie takie byle jakie pierwsze lepsze pesto, które znajdzie się. Ale każdy się ze mną zgodzi. Każdy się ze mną zgodzi, że to też może być takie po prostu, biorą sobie jakąś tam nazwę, biorą sobie tłumacz Google na przykład włoski, patrzą jak to się nazywa, dają to na jakieś opakowanie, robią tego milion kopii, przyklejają to do butelki. Ale słuchajcie, bo mamy mogę coś powiedzieć tak bardzo ważnego, co mi się teraz przypomniało, ale... Wojciech, tak? Kto chciał powiedzieć takiego ważnego coś? Adam. Adam, proszę. Ostatnie słowo, Adam, dobra. To ja chcę zapytać. Chodzi mi o to, że na temat akurat produktów, w sensie linii lotniczych na przykład, to właśnie niektóre linie robią takie bezsensowne właśnie miejsca jakby do podróżowania, na przykład jak Etihad Airways zrobiło klasę Residence, gdzie ma się kilka osobnych pokoi dla siebie. Albo na przykład jak Singapore Airlines właśnie zrobiło pierwszą klasę, że ma się ogromny pokój dla samego siebie, no to jest właśnie takie, no moim zdaniem bezsensowne, ale bardzo opłacalne, bo ludzie, którzy jakby nie mają co zrobić z pieniędzmi, to po prostu wezmą, kupią bilet na takie coś. No jak ludzie to biorą, to trzeba to wdrażać plan, bo więcej zarobisz na zwykłej klasie, a i tak potem za... Potem?
Słuchajcie, chwilowo muszę chwilowo zakończyć tą dyskusję naszą, bo chcę tylko wam pokazać, co będziecie mieli na tej prezentacji. Nie zrobimy tego warsztatu, bo byliście szalenie aktywni. Myśmy co mieli zrobić? Bo chciałam wam pokazać, jak zrobić ogłoszenie, przygotować ogłoszenie sprzedażowe. Oczywiście wy to będziecie mieli w prezentacji na slajdzie. I jak się takie ogłoszenie przygotowuje? Na początku sobie określamy produkt, zastanawiamy się, kto może być moim klientem, zastanawiam się, jakie korzyści ja mogę temu klientowi zaoferować. Dalej myślę, gdzie on będzie szukał informacji, no, gdzie będzie chciał kupić produkt. I to jest dla mnie niezwykle ważne. Jeśli my sprzedajemy w internecie, a coraz częściej sprzedajemy, to wy musicie się zastanowić, jakich słów kluczowych użyje ta osoba, szukając tego produktu, bo my te słowa kluczowe będziemy musieli w tytule ogłoszenia zawrzeć. I jaką cenę będzie skłonny zapłacić, czyli jak będziesz chciała ty, czy chciał tą cenę określić. I teraz, jak będziecie pisać kiedykolwiek ogłoszenie, to musicie zrobić sobie tytuł. On musi być krótki, ale musi zawierać słowa kluczowe. Czyli zastanawiam się, jakich słów ja użyję i dlaczego. Na przykład będę chciała sprzedać Barbie, ja użyję słowo oryginalna, dlatego że wiele jest podróbek, bo to jest ta bariera, która dla wielu klientów może stanowić barierę kupna. Ja chcę przekonać, że jest oryginalna. Później robię sobie treść ogłoszenia, czyli zastanawiam się, jak piszę o tym, co zrobiłam w przygotowaniu. No i określam sobie cenę, zastanawiając się wcześniej, czy ja tą cenę będę chciała obniżać. Mogę, na przykład będę sprzedawała biżuterię, to muszę się zastanowić nad tym, w jaki sposób klient będzie tą biżuterię postrzegał. Ja bardzo często nie dam bardzo niskiej ceny za tą biżuterię. I teraz chcę takim pytaniem tutaj prawie że zakończyć. Dlaczego ja bardzo często nie dam niskiej ceny za niektóre produkty? Dlaczego celowo dam... Bo produkty są po prostu... No nie opłacałoby się brać takiej niskiej ceny za taki produkt. Ja nieraz celowo dam wysoką cenę, a później tą cenę obniżę i napiszę, że jest coś w promocji, żeby zasugerować wysoką jakość tego produktu. Bo nie, ja mam jeszcze w ogóle lepszy pomysł. W ogóle dać na początku tą samą cenę, a później w ogóle zrobić taką samą, ale napisać, że promocja. To jest... Obniżyć o 99 groszy. Czyli czasami się nam nie opłaca dawać od początku ceny niskiej, bo tej ceny już nam się nie uda obniżyć. Czyli zastanówcie się, może wam warto będzie ustalić cenę wyżej, a dać to w promocji. Czasami będziemy również inaczej robić. Czasami chcemy sprzedać dwa produkty, na przykład chcemy sprzedać dwie książeczki. Niech to będzie jakaś książeczka Lego, czy jakakolwiek inna, i my nie napiszemy dwie książki za 35 zł czy 40 zł, tylko być może nam się będzie opłacało napisać jedna książka za... A kiedy kończymy? Już kończymy. Jedna książka za 30 zł, a druga napiszemy, że gratis. Tak? Proszę pani, to jest tak samo jak na przykład Nintendo Switch. Sprzedaje się po 1200 zł, ale gry do niego kosztują nawet, takie jak Zelda, kosztują nawet po 300 zł. No o to chodzi. Dobra, słuchajcie, kończymy nasz wykład. To, nad czym moglibyśmy jeszcze podyskutować, ale to jest do dyskusji być może jeszcze i między wami, i z rodzicami, w jaki sposób osoby w internecie wpływają na nasze działanie. To są tak zwani influencerzy. I to, co moglibyście sobie poszukać w internecie później. A właśnie, jeszcze, no, marketing może to być też właśnie na przykład, nie wiem, bycie youtuberem, influencerem. Tak. I ogólnie. Pani, a kiedy się skończy lekcja? Bo już kończymy. Uwaga, bo w związku z tym, że mamy tutaj, każdy ma różne zobowiązania, niektórzy już chcą iść na kolację, niektórzy chcą się przygotować na jutro do szkoły. I mamy 19:30. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.